To jest nie moja pierwsza praca z młodymi ludźmi i z amatorami. Ja tego nie odczuwam jakby nie w kategoriach zawodowych, a chociaż też, bo chciałbym im sprzedać coś w rodzaju pasji. To jest najważniejsze, bo oni nie muszą być aktorami. I pobudzić, żeby nie byli, bo to jest też ciężki kawałek chleba. Niektórzy będą chcieli być, inni nie, ale nie mają, widzą kogoś, kto ma pasję do roboty, no, że praca jest czymś przyjemnym. Jeżeli nie jest czymś przyjemnym, to wtedy nie można pracować efektywnie, nie można być efektywnym człowiekiem, obojętnie w jakim zawodzie. Była próba w sobotę. Czy to, czego się nauczyli w sobotę, przekazali dzisiaj, zostało tym, co? Oczywiście, że w wielu scenach tak, a w wielu scenach inaczej, bo też byli bardzo stremowani. Nie było widać. Tutaj trzeba było być za kulisami. Co jest, w ogóle mi takie chodzi po głowie projekt, żeby zrobić coś takiego jak to, tylko niech to zafunkcjonuje w ogóle jak cała komórka teatralna. To znaczy, niech na przykład niektórzy uczniowie nie biorą tych, no, nie, nie, medli, niech zrobią sami. Rozumiesz? Niech zbudują sami scenografię. Ci, co powiedzmy, plastycy jacyś, niech zaprojektują, niech sami zbudują. Mówię o grupie, o klasie. Niech jedni, inni niech zbudują model kasy. Czyli księgowość zaprowadzą. Ile kosztuje to, ile kosztuje tamto, to trzeba, ile na to mamy środków, ile na to środków. Ci najzdolniejsi w sensie medialnym, mówię o tych takich aktorach, niech zagrają, prawda? A niech jeszcze się pojawił w tym muzyk, niech skomponują muzykę. To są dzieci, oni wszystko potrafią. Wszystko potrafią. No, takim im chodzi, żeby to wypełnić jeszcze raz. Natomiast to jest wielki skarb. Ja śmiałem się z nimi, śmiałem się z nich, śmiałem się z siebie. Ja też miałem tremę. Czego musieli się najwięcej nauczyć? Na co musieli najwięcej zwrócić uwagę? Pewności siebie. Pewności siebie i najważniejszy jest pedagog. Agnieszka jest fajnym pedagogiem, najważniejszy jest pedagog, czyli ten tak zwany reżyser. Że nie wolno, to może być złe, to nie musi być dobre. To, co oni robią na scenie, nie musi być dobre. To może być złe, najważniejsze, żeby robili to spontanicznie. Nie z narzuconą wolą, tylko z tym, co oni umieją i jak sobie to wyobrażają. Jak mówię, to nie jest sukces taki, że to 100% próbamy i tak dalej. Natomiast w wielu miejscach jest to bardzo otwarta praca. Odwaga się uruchamia, zaczynają gadać ładniej. To nie są aktorzy, ale na poziomie tym swoim, tym amatorskim robią to znakomicie. Bardzo dziękuję. Nie ma za co.